skandale są w zakresie ruchu osób, prawa do pracy na wyspach i tak dalej. Ponieważ Polacy tam nauczyli się... Drodzy Państwo, Rada Dialogu Społecznego to ciało niezwykle ważne i potrzebne w polskim państwie. Tak powiedział o nim pan prezydent Andrzej Duda. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Mija rok od powołania tej instytucji, która zastąpiła Komisję Trójstronną do spraw społeczno-gospodarczych. Posłuchajmy teraz tutaj wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Duda, także pani premier Beaty Szydło z tej okazji właśnie na Zamku Królewskim, nie, czy w Pałacu Prezydenckim, przepraszam. Szanowna pani premier, szanowni państwo ministrowie, szanowny panie przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i Rady Dialogu Społecznego, obecnie szanowni państwo, prezesi, przewodniczący, wszyscy dostojni goście. Bardzo cieszę się, że mogę się spotkać po raz kolejny z Radą Dialogu Społecznego. I to prawie dokładnie w rocznicę tamtego dnia, rok temu, to było 22 października, kiedy miałem ten zaszczyt i przyjemność, że spotkałem się z państwem tutaj w Pałacu Prezydenckim po to, aby wręczyć państwu nominację i zainaugurować pracę Rady Dialogu Społecznego. Ciała niezwykle ważnego i niezwykle potrzebnego w polskim państwie, które zastąpiło funkcjonującą przez wiele lat formułę Komisji Trójstronnej, formułę, która, jak wszyscy państwo wtedy zgodnie twierdziliście, wyczerpała się. Samo powołanie Rady Dialogu Społecznego było państwa inicjatywą. Było inicjatywą związków zawodowych, było inicjatywą wszystkich tych, którzy reprezentowali szeroko pojętą stronę społeczną w Komisji Trójstronnej, a więc przedstawicieli pracowników, przedstawicieli pracodawców, tych, którzy chcieli dialogu, którego do zeszłego roku przez okres prawie 3 lat, jak mówiliście państwo jednoznacznie, pomiędzy stroną rządową a stroną społeczną nie było. Ogromnie się cieszę, że Rada Dialogu Społecznego, która prawie że zbiegła się wtedy z wyborami parlamentarnymi i powołaniem nowego rządu, przez rok pracuje i pracuje w sposób niezwykle wytężony i pożyteczny. To 140 spotkań w ciągu tego roku, z jednej strony Rady, ale z drugiej strony także i ich zespołów. Ja także miałem tę możliwość, aby w spotkaniach Rady brać udział. Dziękuję za to, bo było to bardzo ciekawe doświadczenie, móc wysłuchać głosów tych, którzy dzisiaj są rzeczywistą, w moim przekonaniu, reprezentacją społeczną, reprezentacją pracowników, reprezentacją pracodawców, a także reprezentacją strony rządowej. Ten dialog jest niezwykle potrzebny. Ten dialog jest potrzebny i partnerom społecznym, i przedstawicielom pracodawców, ale także jest potrzebny polskiemu rządowi po to, żeby omówić problemy, po to, żeby omówić i ocenić projekty ustaw, po to, żeby wprowadzać takie rozwiązania, które nie tylko spotykają się z akceptacją ze strony partnerów społecznych i przedstawicieli pracodawców, ale także takie, które przede wszystkim są potrzebne Rzeczypospolitej. Takie, które pozwalają naprawiać polskie państwo wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Dziękuję za te wszystkie spotkania. Dokonujecie państwo w tej chwili tego, co było uzgodnione, a mianowicie zmiany na urzędzie przewodniczącego Rady. Tak jak ustaliliście państwo rok temu, teraz na następny rok przedstawiciel pracodawców obejmie ten urząd przewodniczącego i życzę, żeby Rada pracowała pod nowym kierownictwem sprawnie. Życzę, żeby działała dla Rzeczypospolitej, bo działanie dla Rzeczypospolitej to działanie także dla polskiego społeczeństwa. Wierzę w to, że moja współpraca jako prezydenta Rzeczypospolitej z Radą, także poprzez mojego przedstawiciela, który jest w Radzie, ale również i ta bezpośrednia, bo tak jak mówię, to jest dla mnie bardzo także ciekawe i cenne doświadczenie, że ona się będzie układała dobrze
I chciałbym, żebyście Państwo mieli to przekonanie, że prezydent jest tym, który Radzie Dialogu Społecznego i zasiadającym w niej przedstawicielom dobrze życzy. W tym znaczeniu, że otwarty jest zawsze na rozmowę, że otwarty jest zawsze właśnie na dialog i także gotów jest wysłuchać Państwa postulatów. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję Pani Minister nominacji. Jestem przekonany, że Pani Minister będzie w Radzie Dialogu Społecznego jako ten jeden z najbliższych współpracowników Pani Premier wartością dodaną i że dzięki temu prace Rady będą jeszcze bardziej owocne. Dziękuję Panie Prezydencie. Proszę o zabranie głosu Panią Premier. Panie Prezydencie, Panie Panowie Ministrowie, Panie Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja również bardzo chcę podziękować, przede wszystkim podziękować Radzie Dialogu za ten blisko rok naszej wspólnej pracy. Pracy polskiego rządu i właśnie Rady Dialogu. Chcę złożyć podziękowania na ręce Pana Przewodniczącego Piotra Dudy, który przez ten czas prowadził Radę Dialogu. To były, myślę, bardzo dobre miesiące. To były miesiące trudne, miesiące, w których podejmowaliśmy ważne decyzje, ale dzięki współpracy, dzięki rozmowie udało się przede wszystkim, i to jest dla nas najistotniejsze, bo taka jest nasza rola, zarówno nas, polityków, jak i państwa, działaczy społecznych, przedstawicieli organizacji pracodawców, związków zawodowych, wszystkich tych środowisk, które współtworzą naszą gospodarczą rzeczywistość, naszą rzeczywistość społeczną. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dbanie o polskich obywateli. Jest dbanie o to, abyśmy mogli cieszyć się wzrostem gospodarczym, abyśmy mogli równo dzielić i sprawiedliwie dzielić to wszystko, co zostaje w Polsce wypracowane. To nie jest łatwe. I zawsze rodzą się różnego rodzaju dylematy, dyskusje, ale dobrze, że jest takie grono, że jest właśnie taka płaszczyzna do rozmowy, do dialogu, do wymiany doświadczeń i do uwag. To był czas, w którym zostały przyjęte bardzo ważne rozwiązania ustawowe, które dzisiaj wpływają w znaczący sposób na życie, na los, na godne życie polskich rodzin. Mam na myśli zarówno program 500+, wspierania rodzin, ale również i podniesienie płacy minimalnej i minimalna stawka godzinowa. Teraz czas na to, byśmy przede wszystkim myśleli o wspieraniu polskich przedsiębiorców. Ja wiem, że te dyskusje, które toczyły się, te dylematy, które pojawiają się zawsze wtedy, kiedy zastanawiamy się, w jaki sposób poprawić los pracowników z jednej strony, a z drugiej strony zaraz pojawia się dylemat, co zrobić, żeby nie odbiło się to w znaczący sposób na funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw. I chcę Państwu powiedzieć i podkreślić bardzo wyraźnie, że plan odpowiedzialnego rozwoju, który realizuje polski rząd, jest planem, który ma dać nam wszystkim właśnie możliwość realizacji ambitnych planów gospodarczych, ambitnych planów rozwojowych. Ma dać szansę polskim przedsiębiorcom do tego, by nie tylko tutaj w Polsce mieli możliwość realizowania swoich zamierzeń, swoich planów, ale żeby mieli szansę konkurowania z najsilniejszymi i z najlepszymi na całym świecie. To jest plan ambitny, ale to jest plan, który jest możliwy do realizacji. Ale polski rząd ma świadomość, mamy świadomość, ja zdaję sobie również z tego sprawę, zdaję sobie z tego sprawę pan premier Mateusz Morawiecki, że sami tego nie zrealizujemy, jeżeli nie będziemy mieli wsparcia właśnie ze strony waszych organizacji. Dlatego jeszcze raz dziękując za ten rok, który z naszej wspólnej pracy, który mija. Życzę, żeby te następne miesiące, które są przed nami, przy okazji chcę złożyć życzenia pani przewodniczącej, która obejmie w tej chwili przewodnictwo w Radzie Dialogu, byśmy wspólnie wypracowywali właśnie dobre rozwiązania dla polskich przedsiębiorców, dla polskich pracodawców, dla polskich pracowników, dla naszej ojczyzny. Bardzo cieszę się, panie prezydencie, że pani minister Elżbieta Witek
dzisiaj została członkiem Rady Dialogu Społecznego, bo jest na pewno moim najbliższym współpracownikiem, co będzie oznaczało, że uczestnictwo pani minister w Radzie Dialogu będzie właściwie tożsame, tak jak gdybym ja uczestniczyła w tych spotkaniach. Ale myślę, że ogromna wiedza, kultura osobista, przygotowanie i właśnie umiejętność dialogu pani minister bardzo będzie wspierać pracę Rady. I gratulując pani minister, wyrażając swoje, jeszcze raz chcę powiedzieć, ogromny szacunek i dziękując, że pani minister zechciała przyjąć propozycję. Jan Witek powiedział, żeby żaden Żyd nie zabrał tego miejsca. Chcę podkreślić, że dla polskiego rządu dialog i współpraca z państwem jest niezwykle istotny. Już się kręcą. Raz sprawa stanęła, potem znowu sprawa stanęła. Andrzeja Dudy, pani premier Beaty Szydło i za chwilę kolejny jeszcze temat, kolejna rozmowa. Ja tu mam tą Lipską, to ona będzie tu szpiegowała. Mam tu Lipską.